Leśna przystań gościła międzynarodową delegację. Współpraca między partnerami z Polski i Czech może zaowocować przygotowaniem i realizacją wspólnych projektów. Mówimy tutaj o wysokich rangą projektach sportowych, rowerowych, również żeglarskich, także dzisiaj spotkanie jest takie zapoznawcze. Ta transgraniczna współpraca tylko i wyłącznie wszystkim wyjdzie na dobre, a przy wsparciu nawet do 80% środków unijnych, to naprawdę będzie zauważalne, szczególnie tu dla mieszkańców Grodkowa i gości, którzy przyjeżdżają do Grodkowa i do Leśnej Przystani. My w mikroregionu przygotowujemy projekty na cyklostezki a možná i teda po dnešní diskuzi nějaké single traily kolem naší přehrady. Máme zpracované nějaké nové úseky, které jsme už realizovali před rokem, před dvěma lety a teď chystáme další úseky kolem naší přehrady. Český partner, Związek Gmin Śląska Charta, má duże doświadczenie v pozyskiwaniu środków. Ich skuteczność działania może pomóc v efektywnym pozyskaniu środków unijnych. Naše víza je z turistiky, z obecnosti turistiky. To znamená, živou na narty i latím voda. No a ten zápor, to je zápor, který je duży, je głęboki, on má długość ponad 30 km. Najszerszym jest 800 metrów, je między górami, wysokimi górami, a głębokość ma aż 60 metrów. To jasne, że tam jest czysta woda. Jest to woda do picia. To jest taki duży rezerwuar. Potencjał turystyczny gminy Grodków i powiatu brzeskiego jest dość bogaty. Najlepszym tego przykładem jest właśnie leśna przystań. Wyróżnia nas czysta woda i wokół lasy, które tutaj mamy szczęście mieć. To jest jedna rzecz. Dwa, oferujemy dzisiaj sprzęt wodny, rowerki, kajaki, supy. I od wczoraj nasz nowy nabytek, to jest jacht. Mamy 6 domków. Każdy z tych domków posiada pomost, z którego można wędkować, gdzie można usiąść, kawkę sobie wypić, ewentualnie popracować nawet na komputerze. Czekamy na wyniki współpracy między stronami, licząc na nowe projekty i pozyskane wysokie dotacje.